A gościem Poranka WNET Paweł Kukiz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj rozpocznie się Sejm, ale to chyba nie jest najważniejsze, bo od wczoraj mamy w Polsce nowy ustrój. Pan pamięta Polskę demokracji ludowej, teraz mamy demokrację walczącą. No tak, no to ja nawet się czuję w takim nastroju bojowym, by o tą demokrację walczyć do końca. A jest taki moment, że będziemy teraz walczyć o demokrację? No już walczymy o demokrację, co widać. Premier Donald Tusk walczy jak nikt nigdy wcześniej o demokrację w Polsce nie walczył. Co prawda metodami, no już nie powiem czyimi, bo... Nie, no niech pan powie, niech pan... Nie powiem. Dlaczego nie? Bo nie, wie pan, to kpina jest. Ja nawet nie wiem, ja chciałem początkowo żartować. To nie ma z czego robić żartów. To wygląda wszystko w sposób, no po prostu fatalnie. To jest wszystko wynikiem tego autorytarnego ustroju. To jest, można ich porównać, tych wielkich wodzów, w cudzysłowie, do celebrytów, którym odwaliło po wydaniu hitowej płyty. Po prostu bije im w łeb. I to jest cała filozofia. No, facet się czuje absolutnie bezkarny, robi co może, co mu się chce, co mu się nie co może. Może wszystko, właśnie na tym to polega. Jego polecenia są jedyną wykładnią dla wszystkich instytucji w państwie. Tak jak mówiłem, z roku na rok ten system, ten ustrój postkomunistyczny coraz bardziej siermiężnieje. Ale dobrze, to pan mówi tak jak mówi PiS, że mamy dyktaturę w Polsce de facto, że konstytucja, że prawo nie obowiązuje. Proszę pana, no mieliśmy też jakąś namiastkę już tej dyktatury wcześniej w czasach rządów PiS-u. Natomiast tak jak mówię, z wyborów na wybory ten autorytaryzm w Polsce jest coraz mocniejszy. Rozwijają się ci wodzowie, widzą z roku na rok, że są praktycznie bezkarni, że w momencie objęcia władzy, podobnie jak kiedyś komuniści, mają kontrolę absolutną nad władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Tutaj był jakiś lekki konflikt z tą sądowniczą, w związku z tym Tusk po prostu sobie anulował swój własny podpis. I tyle. I tak to wygląda w tle. Ten biedny lud, który w większości nie rozróżnia władzy ustawodawczej od wykonawczej, nie wie co się dzieje. Wmówili im w 80-tych lat, od 90-tych lat, że ten ustrój to jest demokracja. No to jak tak Pogodynka w telewizji mówiła, to tak jest. No i tyle. I dają się rąbać z jednej i z drugiej strony. Nie ma się czym przejmować. Dwie strony się biją. Jest tak samo. Pan startował z list jednej z tej strony. Z list Prawa i Sprawiedliwości. No i z drugiej też strony, bo z list PSL-u również startowałem. Gdyby w Polsce było indywidualne, bierne prawo wyborcze, to startowałbym pod nazwiskiem swoim własnym i imieniem. I to koniec. Bez różnicy, czy rządzi Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk? Ach, proszę pana, no jest różnica, zasadnicza. No mianowicie jest różnica taka, że tamci jeszcze w jakiś sposób trochę przynajmniej trzymali się prawa. Natomiast tutaj już jest absolutna jazda bez trzymanki. Rób ta co chce ta. Znaczy, to raczej on może robić co chce, no na takiej zasadzie. I jaka będzie pańska odpowiedź? Co może zrobić poseł na Sejm Paweł Kukiz, jeżeli władza może robić wszystko, co jej się żywnie podoba? Pogadać z panem w radio o tym, proszę pana, mogę. I tyle? No nie, no mogę pogadać z panem w radio i powiedzieć ludziom: ludzie, obudźcie się i zażądajcie nowej konstytucji, zażądajcie nowej umowy społecznej, zażądajcie kontroli nad każdą absolutnie władzą, żeby ci wodzowie nie odlatywali bezkarnie. To jest tak, że Donald Tusk jest premierem, może jest i wodzem, ale jest wodzem, bo ktoś mu tą władzę dał. Rząd jest koalicyjny. Donald Tusk wyborów nie wygrał. Tekę premiera dał mu Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. No i co? No i? Jeżeli ktoś mu dał, to może mu koronę zabrać. No może, ale do tego jest potrzebna odwaga. Do tego tutaj jest ogromne ryzyko, że jeśli zaczną się o tę koronę szarpać, to skończy się nadzieja na spółki, na dalsze utrzymywanie spółek, pod sobą spółek Skarbu Państwa, pieniędzy, podziału łupów i tak dalej. Na razie jest na to za wcześnie. No zobaczymy, co się zdarzy po wyborach prezydenckich. Jeśli jeszcze na dodatek jakiś spolegliwy kandydat spolegliwy Tuskowi wygra wybory, no to jest pozamiatane po prostu. To nie mam wątpliwości. Jaki jest plan dla tych, którzy kiedyś chcieli JOW-ów, którzy kiedyś chcieli kontroli społecznej nad demokracją, na wybory prezydenckie? Nie kiedyś, tylko cały czas o tym mówię, no ale tak jak tłumaczę, no nie jestem w stanie z grupką posłów wprowadzić tego w życie. Z trójką w tej chwili posłów razem z panem to będzie czterech. W sumie czwórką, tak, tak. Czterech posłów, nie jest to wielka siła w Sejmie. Wybory prezydenckie kluczowe? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Pan się włączy w kampanię prezydencką, czy już? Wie pan, ja już mam tak dość tej swojej kampanii z 2015, że no na pewno w jakiś sposób się włączę, ale nie w jakiś tak bardzo aktywny jak tam 9 lat, czyli ile to było? No tak, no z 10 prawie lat temu. 10 lat temu. 10 lat temu i no pewnie tak, no zobaczymy jacy będą kandydaci. Ja mam dużo takich... Ale ja pana nie rozumiem, że z jednej strony pan mówi kluczowe wybory. Jeżeli Tuskiem wygra, to już będzie bez trzymanki, a potem Paweł Kukiz mówi, może zrobię, może nie namówią, może zobaczę. No dobrze, ale jeżeli... Albo jest stan zagrożenia państwa i się bije w larum, albo się po prostu siedzi i się marudzi. No ale jeżeli z kolei ta strona druga, czyli mówię tutaj no symbolicznie nazywając to wszystko prawicą, jeżeli jej takim najbardziej wartościowym kandydatem będzie osoba wskazana praktycznie przez prezesa Kaczyńskiego jedynie, bez żadnej konsultacji z innymi środowiskami. Ja nie mówię na to o swoim i tak dalej, ale jeżeli nie skonsultują tych kandydatów Prawo i Sprawiedliwość, nie skonsultuje czy to z Konfederacją, czy z innymi, z wieloma po prostu ruchami prawicowymi, partiami prawicowymi, czy centroprawicowymi w Polsce, jeżeli jeszcze przed drugą turą nie poprosi o jakąś współpracę wszystkich środowisk przy drugiej turze, no to kandydat prawicy nie wygra wyborów. Znaczy prawicy. Kandydat Jarosława Kaczyńskiego jednomyślnie przez niego jedynie wskazany. Tak jak, a jak będą rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim? Da się rozmawiać? Tylko dokończę tylko ten wątek. Chodzi o to, że jestem przekonany, że prezes Kaczyński powinien już teraz, już nawet po zgłoszeniu się pana Mencena, poprosić przedstawicieli wszelkich rozpoznawalnych środowisk prawicowych, które wystawiają swoich kandydatów, poprosić na rozmowę czy o rozmowę i zadeklarować, że jeśli kandydat spoza PiS-u, ale z prawicy, wejdzie do drugiej tury, to wówczas PiS będzie z całych swoich sił popierać tego kandydata, ale że również oczekuje, że jeśli kandydat Prawa i Sprawiedliwości dostanie się do drugiej tury, to będzie on popierany przez wszystkie środowiska prawicowe i wskaże 3, 4, 5 kandydatur, pytając, który z tych kandydatów, na którego z tych kandydatów naszych, pisowskich, bylibyście państwo zagłosować w drugiej turze. Dobrze, to zanim wejdziemy w takie personalno-polityczne układanki, to zapytam pana posła wprost. To będą uczciwe wybory prezydenckie? A co pan rozumie przez to pojęcie uczciwość w tym wypadku? Że czy będą bardziej uczciwe niż ostatnie wybory? I jeszcze ostatnie. Z roku 15, z roku 20. No ale ja nie wiem, że jakiś strasznych nieuczciwych. Ja nie wiem, czy będą uczciwe, czy nieuczciwe. Jak z 2015, ja pamiętam, jak zgłosiłem swoją kandydaturę, to moje nazwisko zniknęło z wyszukiwarki Google'a, z podpowiadania na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Mamy tam zresztą rozmowy ponagrywane z przedstawicielami Google'a na Polskę, gdzie oni to tłumaczyli jakimś algorytmem, czy tam jakieś głupie tłumaczenia. Do tej pory mamy te nagrania. I tyle. Nie wiem, to polityka w ogóle, wie pan, szczególnie jeszcze w tym ustroju postkomunistycznym, ona w ogóle nigdy nie jest aż, nie można powiedzieć, że ona jest uczciwa. No, to jest to pojęcie uczciwości takie potoczne, no nie jest tożsame z uczciwością, z pojęciem uczciwości w polityce. No nie wierzę w to, żeby wybory były fałszowane w sposób taki, te prezydenckie, w sposób taki brutalny, chamski, że ktoś tam, nie wiem, donosi podpisy albo tego typu rzeczy. Natomiast no, one są już same swojej istoty nieuczciwe, chociażby poprzez to, że media mają swoich kandydatów i go wspierają. To jest podobnie jak w wyborach parlamentarnych, na przykład chyba Wyborcza, czy tam jakieś różnego rodzaju periodyki, które mają wykupione miejsca na billboardy, udostępniały te miejsca swoim ulubionym partiom. Więc co tu jest uczciwego w tym wszystkim? To jest nieuczciwa konstytucja przede wszystkim, to jest nieuczciwy ustrój, więc trudno mówić o jakiejkolwiek uczciwości. Ale jak rozumiem, w wyborach warto wystartować i warto głosować i warto w wyborach prezydenckich się zaangażować. Na pewno trzeba robić wszystko, by wszystkiego nie miał Donald Tusk. To z całą pewnością. Nie dlatego, że czy się Donalda Tuska lubi, czy nie lubi, tylko po prostu to jest niebezpieczne. Szczególnie widząc te jego ostatnie ruchy, tą demokrację walczącą i anulowanie własnego podpisu, no to proszę sobie wyobrazić, jak Polska by wyglądała, kiedy jeszcze on mógłby w każdej chwili sobie swojego prezydenta robić z nim, co mu się żywnie podoba. To po prostu byłaby masakra. Krzysztof Bosak proponuje, żeby to on był kandydatem, ale całej prawicy. Że on jest gotowy, jeżeli się PiS i Konfederacja zgodzi i inne środowiska, żeby on wszystkich reprezentował. Sam pomysł wystawienia wspólnego kandydata przez cały obóz prawicowy jest jak najbardziej słusznym pomysłem. Natomiast no, to już takie personalizowanie i akurat to nazwisko, no, znając Prawo i Sprawiedliwość, nie wydaje mi się, by to było realne. Znając Prawo i Sprawiedliwość, co się stanie? Ta partia będzie miała własnego kandydata jakiego? Nie partia, tylko Jarosław Kaczyński z grupką swoich doradców, z panem Brudzińskim, z panem Sasinem i kilkoma innymi. To właśnie na tym polega dramat całej tej sytuacji, a to powinien być przede wszystkim kandydat wskazany przez ludzi. Powinni prowadzić jakieś szerokie konsultacje wcześniej społeczne, nie tylko w swoim obozie światopoglądowym, ale również w centrum przede wszystkim i prowadzić solidne sondaże, solidne badanie już od dłuższego czasu, kogo ludzie widzieliby na tym stanowisku. Czy na tym stanowisku. No i tego nie robią. Po prostu to zostanie podjęte gdzieś albo na Nowogrodzkiej, albo gdzieś w jakimś innym miejscu decyzja, no to słuchajcie, to kogo? Józka, czy Franka, czy Zdzicha, no, czy może Agnieszkę, czy wymyślam imiona oczywiście. I tyle. I przedstawią tego kandydata. Mówią, że jest wysoki, inteligentny, zna 50 języków, ma rodzinę i jest dobrym mężem i będą próbować. Paweł Kukiz naszym gościem. Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem? Byłby dobrym kandydatem, ale cała atmosfera w tej chwili wokół rządu Morawieckiego, tutaj nie oceniam, czy słusznie kreowana, czy zafałszowana, nie sprzyja na pewno takiej kandydaturze i całemu obozowi prawicowemu. Będzie ktoś inny, zobaczymy kto. Lista nazwisk jest długa i spekulacje są daleko idące, ale też pańskiego koła takie spekulacje nie omijają. Głośno się mówi o tym, że Marek Jakubiak wystartuje w wyborach prezydenckich. Na antenie Radia Wnet pan poseł powiedział, że jest gotowy. No, jak jest gotowy, to świetnie. Do mnie również ludzie, z którymi rozmawiam, wielu z nich bardzo pozytywnie się wyraża o takiej kandydaturze. Ale tak jak mówię, no, słucham przede wszystkim ludzi. I... Poparłby pan Marka Jakubiaka w wyborach prezydenckich? Że takie byłyby sygnały z tych zwolenników, że tak powiem, zwolenników JOW-ów, referendów państwa obywatelskiego, jak najbardziej. To teraz Marek Jakubiak musi się udać do tych zwolenników JOW-ów i prosić o poparcie. Myślę, że też powinien do tej grupy apelować, nie tylko do grupy osób o poglądach takich mocno prawicowych, którzy zawiedli się na polityce Prawa i Sprawiedliwości. Finansowanie. PiS prosi o wpłaty. Pan powiedział już kilka razy, że nie wpłaci na Prawo i Sprawiedliwość, bo czemu by nie, a są tacy posłowie pańskiego koła, którzy wpłacają. Jak mają pieniądze, to niech płacą, jeżeli wie pan ja... O, pan też do biednych nie należy. nie należałem i nie należę, natomiast kiedyś byłem znacznie bogatszy, jeżeli już o to chodzi, przed wejściem, pójściem do tego koryta, w cudzysłowie. Ale wracając już, tak mówiąc, zupełnie poważnie, proszę pana, no... miał jakieś powody, że wpłacił i wpłacił, ja wpłacać, i to jest jego sprawa, podobnie jak... Marek Jakubiak wpłacił, tak, 1000 Marek Jakubiak. Na Prawo poza tym, wie pan, o mnie, czy to w klubie wcześniej, czy w kole, w poprzedniej kadencji, w obecnej kadencji, nie ma czegoś takiego jak podporządkowywanie się dyrektywom i robienie dokładnie tego samego, co wódz. Więc, wie pan, ja uważam, że wpłaty na Prawo i Sprawiedliwość z mojej strony, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie ujęło się za Kukiz 15 w 2015, przede wszystkim roku, kiedy wprowadziliśmy do Sejmu ponad 40 chyba 1 posłów, ale wystąpiliśmy w formule ruchu obywatelskiego, a ruchowi obywatelskiemu nie przysługują subwencji. Jeżeli a to tak była wasza świadoma decyzja, której nie, potem chyba pan żałował. Nie, to nie było partii. Nie, no nie, to nie była świadoma... Jak się nie zna prawa, to już nie moja wina, panie pośle. Trzeba było przeczytać ustawę i by pan wiedział. Panie redaktorze, po pierwsze nie. Trzeba napisać takie prawo, że rejestracja partii politycznej nie trwa w nieskończoność. Ja nie planowałem początkowo startu do parlamentu, ale po tym wyniku prezydenckim uważałem, że mamy spore szanse. Natomiast między wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi nie było na tyle czasu, by jakikolwiek sąd zarejestrował partię. Ja miałem propozycję kupna partii politycznej. Przyszli do mnie ludzie, nie... Mam tu parę partii w kieszeni. Nie, no jedno mieli w kieszeni, ale zażądali za to, no, kupna na zasadzie takiej, że dobra, damy wam partię, ale chcemy 4 jedynych. Powiedziałem, że od nieuczciwości nie będę rozpoczynał swojej działalności w polityce i nie mam zamiaru takowej prowadzić, nieuczciwej polityki, no i odmówiłem. Natomiast prawo jest takie, że tylko partie, tak się dogadali, ta opozycja, w cudzysłowie, w Magdalence z komunistami, że właśnie podzielili się wszystkim, co jest, obwarowali się ordynacją wyborczą, obwarowali się progiem w tej ordynacji, podzielili się kasą, napisali takie prawo o subwencjach, by wyeliminować każdego, kto nie uczestniczył przy tych okrągłych stołowych rozgrywkach. Przy tym potwarzeniu się tego poczwary w motyla, który później się znowu w poczwarę przemienia, już się przemienia w tej chwili, mówię o ustroju Polski. I tyle, i żadnego nowego nie wpuścić. No przecież nawet Konfederacja jeszcze się wywodzi z czasów okrągłostołowych, bo przecież Korwin-Mikke jest z tamtych czasów. Był beneficjentem, ale już go w Konfederacji nie ma. No to, Paweł Kukiz... ale subwencje dostawali przez wiele lat. Po przekroczeniu 3%. Gościem zna pan Jarosława Kaczyńskiego. Rapowaliście nawet razem. To już znany fakt polityczny. Nie, ja nie rapowałem, ja śpiewałem. A prezes rapował, tak. A to się dobrze sprawdza w muzyce. Nie jeden hit tak wyszedł, że jeden rapował, jakoś, drugi śpiewa. Niestety ta piosenka jakoś, no może jeszcze się dopisze jakąś dobry refren, dobrą zwrotkę. Natomiast no, sam fakt, że Prawo i Sprawiedliwość dopuściło do tego, że władzę objął Donald Tusk, no to jest... I to wie pan przez to. Ale dopuściło. Muszę to dokończyć. No to przez to, że jakiś jeden z drugim na Komarku czy innym Romecie do Brukseli jechał i ciągnikiem. No i przez takie głupoty, przez takie małe rzeczy, przez taką pazerność, przez taką pychę, butę, tą nieomylność i tak dalej, oddali państwo tym, dla których to państwo nic praktycznie nie znaczy. Ja o tych piosenkach wspomniałem, bo zna pan troszeczkę Prawo i Sprawiedliwość, zna pan także prezesa. To jest formacja, która w obecnej kondycji jest gotowa wrócić do władzy? Absolutnie nie. W tej chwili nie. No dlatego, że mówię, no wszystko rozstrzygną też te wybory prezydenckie. Wtedy zobaczymy, no nie jest w tej formule gotowa. Pokłócili się absolutnie ze wszystkimi. Wszystkich. Wie pan, byłaby taka szansa, gdyby jakieś tam w stosunku do PSL-u zachowywali jakieś tam do Konfederacji na tej się odnosili. Ale do taka PSL byłby gotowy wejść w koalicję z PiS-em? Ostatnio na klubie, ploteczka, uwaga, zdradzę tajemnicę klubu PiS-u, podobno ostatnio Jarosław Kaczyński właśnie pytany o to, że tutaj trzeba było z PSL-em, on mówi, wiele razy próbowaliśmy, mówi do byłego premiera, Mateusz, ile razy byłeś na rozmowach z PSL-em? Wielokrotnie i nic. No ale kiedy? Po wyborach, tak? Tak, ale przed wyborami, czy pan prezes wspomniał, jakie szły w kierunku czy to PSL-u, czy Konfederacji inwektywy, w jaki sposób były te środowiska, no bądź co bądź w jakiejś mierze, mówię tu o PSL-u, konserwatywne, patriotyczne, bo są tacy ludzie i są takie środowiska w Polskim Stronnictwie Ludowym. Albo sam fakt na przykład niedopuszczania Konfederacji do mediów publicznych. Absolutnie. Była wycięta i tak dalej. I oni nagle w tej chwili mówią, my was kochamy. No. Wie pan, to skąd może przyjść zmiana na prawicy? Powiedziałem, najpierw ze strony PiS-u powinien nastąpić krok, który mówi, dobra, to my już nie chcemy, nie chcemy was wszystkich wchłonąć, tylko chcemy z wami współpracować, bo do tej pory PiS robił wszystko, by wchłonąć absolutnie, albo zniszczyć wszystko, co jest po prawej stronie i co nie jest PiS-em. Więc tak jak powiedziałem, spotkanie ze wszystkimi liderami, przedstawicielami wszelkich środowisk prawicowych zainicjowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale nie pod agendą i dyrekcją prezesa Kaczyńskiego, tylko koncyliacyjne po prostu spotkanie, porozumienie na zasadzie Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. Przed wyborami musimy się wszyscy zjednoczyć, żeby nie dopuścić do tego, by to państwo już poszło całkowicie na manowce. To już na koniec, żeby nie było tak miło, trochę dzisiaj w roli psychologa. Paweł Kukiz, zna pan też Donalda Tuska? Nie znam dobrze Donalda Tuska. Spotkaliście się parę razy? Parę razy się spotkaliśmy, tak. Kiedyś pan go popierał? Nie popierałem Tuska, tylko popierałem idee, które niesie. Jednomandatowe okręgi wyborcze, likwidację Senatu. To troszeczkę zdanie zmieniłem. Senat powinien zostać. Ale nie w takiej formule, ale to o tym potem. Jeżeli będzie czas. Dlatego, no to nie będzie. No to nie o tym następnym razem. Co tam jeszcze było w tym 4 razy? Tak. Likwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów o połowę, jednomandatowe okręgi wyborcze. I to, co bardzo istotne, zniesienie immunitetów. O wszystkim zapomniał. W tej chwili ma możliwość na przykład zniesienie immunitetów. Jest deklarowane, taka chęć jest deklarowana ze strony Prawa i Sprawiedliwości, praktycznie większości konstytucyjnej w Sejmie. Ani słowa w tej chwili nie ma. A rozumie pan, co on robi teraz? Jest pan w stanie logicznie wytłumaczyć, w co gra Donald Tusk? No, powiedziałem, to jest po prostu syndrom celebryty, któremu odwaliło. To jest na takiej zasadzie. To już jest... To jest stracił kontakt z rzeczywistością. Na to wygląda. Na to wygląda, ale mam nadzieję, że za to zapłaci, bo jednak no, jakąś tam nadzieję w tym, że ten nasz We The People też troszkę myśli o przyszłości i o rzeczywistości, postrzega rzeczywistość, jest w stanie ją zdiagnozować. Rozwija się tak bardzo, że żaden normalny człowiek, jeżeli dalej w tą stronę będzie szedł w tę stronę, żaden normalny człowiek, powtarzam, normalny, tego nie wytrzyma. Jest szansa na inną konstelację polityczną w tej kadencji? Na inną większość? Bez Donalda Tuska? Mam taką nadzieję. A przekonanie, a wie też, to jest tylko nadzieja. Na razie nadzieja. Ona ma jakieś podstawy racjonalne, czy to jest tylko nadzieja piękno ducha Rockmana? Nie, no nadzieja, powiedziałem, byłaby bliska spełnienia, czy jakby byłoby większe prawdopodobieństwo jej zrealizowania tej nadziei, gdyby ze strony Prawa i Sprawiedliwości nastąpiły ruchy, o których mówiłem wcześniej, czyli po prostu rzeczywista chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami prawicowymi, a nie podporządkujcie się nam, bo inaczej przegramy z Tuskiem. To nie jest diktum, na które wszyscy by odpowiedzieli. Paweł Kukiz na takie diktum, jak rozumiem, nie odpowie. I był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie Ja również bardzo dziękuję i uśmiechniętego dnia życzę wszystkim. W demokracji walczącej. Co się dzieje z ustrojem i jak to prawnie zanalizować, to teraz przed nami rozmowa, ale może zanim połączenie telefoniczne z panem profesorem Ryszardem Piotrowskim, to jeszcze jeden fragment Donalda Tuska. Państwo przed godziną 8 słyszeli ten fragment, gdzie padają słowa wczoraj o wprowadzeniu demokracji rządzącej. Teraz posłuchajmy fragmentu, który kończy to wystąpienie. To był fragment, gdzie Donald Tusk mówił o tym, jak będzie działał i jak będzie traktował prawo w swoim działaniu. I także przez państwa kwestionowane. Znaczy ja tak czy inaczej dalej takie decyzje będę podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium pełnej praworządności z punktu widzenia na przykład purystów w dobrym tego słowa znaczeniu. To, powiedziałem to ambasadorom i mogę to przed państwem powtórzyć i to nie jest slogan. Naprawdę czuję się każdego dnia w sytuacji, w której główną przesłanką musi być zachowanie przyzwoite, bo w polityce przyzwoitość też ma znaczenie. Chciałbym zachowywać się przede wszystkim zgodnie z prawem, ale bardzo często stoję przed dylematem, co robić, skoro nie mam narzędzi prawnych, żeby zachować się przyzwoicie, podejmować decyzje, a one będą zawsze gdzieś w jakimś prawnym nawiasie albo próżni. No ale to jest tego zadania się podjąłem, więc w związku z tym nawet nie proszę o zrozumienie, tylko... I tak mówił Donald Tusk. Zaraz postaramy się te słowa ocenić, jeżeli tylko będziemy mieli połączenie z profesorem Ryszardem Piotrowskim. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze jest w studio Paweł Kukiz. Ja zapomniałem o jednej rzeczy. Zapraszam pana posła jeszcze raz przed telefon. Proszę wrócić. Paweł Kukiz wraca przez studio, siada, bo mamy takie miejsce na naszych... Mikrofon, nie telefon, proszę pana. Mikrofon, dobrze. Mamy takie miejsce, nazywa się Rozmowy spod pokładu. To jest miejsce, gdzie redakcja nie spod tego pokładu, tylko żółtej łodzi podwodnej. Proszę nie szukać pod stołem, bo nic pan tam nie znajdzie. Wymieniamy się tam z naszymi patronami różnymi pomysłami i na przykład zadałem takie pytanie, o co zapytać Pawła Kukiza i jeden z naszych patronów pisze tak. Pawła Kukiza można zapytać o obecną kondycję polskiej prawicy i jakie ma pomysły na jej funkcjonowanie. To już pan trochę odpowiedział. Oraz czy wspólny kandydat na prezydenta obozu patriotycznego to według niego dobry pomysł. No i kogo jego zdaniem powinien kandydować? I to ostatnie pytanie od naszego patrona nie padło. Kto? Panie pośle, pan jest taki mądry, pan dużo wie, to pan powie kto. Bardzo mądry, ale muszę się zastanowić i następnym razem. Bardzo dziękuję. Bo jakieś głosowania są w Sejmie dzisiaj, zdaje się. Tak, więc pan chce mnie tutaj przytrzymać, żebym potem miał nieprzyjemności i obcięli mi. No właśnie, nie będzie diety. Nie, to są diety, to trzeba pędzić. A my w poranku wnet pędzimy dalej muzycznie. Oczywiście przypominam, patronite.pl/radiownet dla tych patronów, którzy są bardziej zaangażowani w budowę Radia Wnet. To jest też właśnie to miejsce dyskusji, komunikacji i też ustalania pracy redakcyjnej, co nam całkiem coraz lepiej wychodzi, za co patronom bardzo serdecznie dziękuję. A teraz o godzinie 8:45 zaśpiewa i zagra zespół Rolling Stones.